później. Nam pomoc niepotrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Widać po zbroi. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Kasimir to jest ten krasnolud? Spójrz, Miltonie. Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Jakie kurde zbroje oni mają. Cała wieś by kurde się w miasto zmieniła. By taką sprzedali tutaj chyba. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Wcale nie. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Dobry motyw. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz. Więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoło. Jesteśmy rycerzami z Toussaint, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Nie ma sensu walczyć z bandytami. Jeśli ich zabijecie, ich miejsce zajmą następni, być może gorsi. Przecie nie godzi się przechodzić obojętnie obok zła. Przecież nie zostaniecie tu na zawsze, by bronić chłopów przed każdym kolejnym zagrożeniem. Skoro miejscowi chcą, żebyście zostawili bandytów w spokoju, to pewnie mają swoje powody. Sugerujesz, że pomagając im, wzięlibyśmy odpowiedzialność za ich los. Tego brzemienia nie możemy przyjąć. Muszę przyznać Geraltowi rację. Nie znamy tej krainy, tutejszych ludzi i ich zwyczajów. A oprócz tego zostaliśmy obarczeni ważniejszą misją. Chodź, że oni mi teraz mnie nie zabiorą tam. Chciałbym już wrócić do Toussaint. Tam wszystko jest prostsze. Wrócimy, przyjacielu. Już niebawem. Najpierw jednak przedstawmy Geraltowi nasze posłanie, zgodnie ze zwyczajem. Chłopi dadzą sobie radę. Mają do czynienia z bandytami od pokoleń. Marna to pociecha, gdy chodzi o pryncypie. No to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja w Toussaint to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie. Pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc. Jednako w sercach możnych, jak i ubogich, o pomoc! Błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Się ustawił Geralt. O kurde, księżna prosi. Odpowiesz na jej wezwanie? Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Tak, pamiętam.
Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Dobra, kurde, wyprzedzacie fakty. Nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj Slender, zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Jakiś ty agresywny, zabija Patryk. Bez trudu i bez widocznej przyczyny. A ktoś próbował już zapolować na tę bestię? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów, czyli wypisz, wymaluj, ty! Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z czterech stron świata, w tym krewniacy cesarza. Bestia może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświecony. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal. A być może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. Do Toussaint jest kawał drogi. Muszę się zastanowić, czy chcę tam jechać. Mieliśmy nadzieję, że jednak się zgodzisz. Słuchaj, Geralt. Bez ciebie nie mamy po co wracać, bo księżna pani urwie nam głowy. Jeśli nie chcesz mieć na sumieniu dwóch znajomych z dawnych lat, wróć niebawem i zgódź się. No wyluzujcie, będziemy zrobimy to. Będziemy tu na ciebie czekać. Tak jak powiedział Milton, nie mamy innego wyjścia. Dobra. To jeszcze ogarniemy wszystko. Jeszcze jest czas. To nie, teraz mamy ważniejsze sprawy. O, idziemy. To mówisz po Kasimira iść? Lubisz świerszcze? Gryziesz czy połykasz? Wtedy tutaj trzeba. No, ale no to nawet lepiej, bo gościu jest od razu na miejscu, pod znakiem. A to byśmy musieli gdzieś biec, do jakichś najemników. No dobra, to zobaczmy tego Kasimira w takim razie. Nie pamiętam, co to było. To był włamywacz, nie? On chyba zamki otwierał. A tamten chyba był od wysadzania. Zwariował do szczętu. Mówiłam, że tak będzie. Odwrotnie, ten wysadza. Dobra, to weźmy go. Wysadzimy. Mistrzu Kazimirze! Odłóżcie te pochodnie na bogów! A takiego kurwa,
Jakiego? Nie będziecie mi mówić, co mam robić! Niszu ja! Co? Co tu się dzieje? No jak to? Nie widzicie? Mistrz Kasimir wlazł na dach i mówi, że się wysadzi w powietrze. Perły jej kupowałem, atłasy, jedwabie. I co z tego mam, kurwa? Rogi do łba przyprawione! Kobieta. Oho, problemy rodzinne. Ano, a taka ładna była ta jego Eufemia. No, taka ładna. Niby obrazek. I piątkę dzieci mieli. Niskawe były, prawda, ale jakie wychowane. Zawsze się ukłoniły, o zdrowie spytały. Nie to, co sołtysowe chłopaki. Aż któregoś razu Eufemia się spakowała, maluchy na wóz wzięła. Panie, i tyle ją widzieli. No i od tego czasu mistrzowi Kazimirowi całkiem się we łbie poplątało. No to nic nie znaczy, że go zaradziło. Pamiętacie mnie? Z szukiem pójdę. Jak pierdolnie, to w Nowigrodzie będzie ogień widać! Nie mam tego. Nie mam oczarowania. A pewnie akcji na którymś poziomie trzeba mieć. A jak się zeźli? Chciała łóżko z baldachimem? Dostała! Chciała srebrną zastawę? Dostała! To czego jej brakowało? No czego, kurwa? Bardziej już chyba nie może. Najsłodsza Melitele, święta matko. Miej nas w opiece. Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć, co? Spóźniłeś się! Wyjechała! A ja już ją chędożyłem. Nie, ja... Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! Trzy lata się pod moim nosem chędożyli, a potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety! Okej... Otóż pochodnie i pogadajmy spokojnie. To tak nie brzmi. Co, mamy go zjebać? Że ten? Że jest żałosny? W sumie trochę pasuje, bo może go trochę uspokoić to. No dobra, to jedziemy na ostro. Wiesz co? Jesteś żałosny. Co? Coś ty kurwa powiedział? Słyszałeś. Chcesz się zabić, to idź skocz z mostu, a nie ludzi straszysz. O, patrz! Jak się odsuwają. Mój Kraliński się znalazł. Będzie mi mówił, jak mam się zabić. Mogę ci nawet pomóc, bo sam nigdy tego nie zrobisz. Nie dość, że śrogacz, to jeszcze tchórz. Ja? Tchórz? No nie wytrzymam! Czekaj na sukinsynu! Nie ruszaj się! Idę ci wpierdolić! No co, będziemy na pięści z nim walczyć? Ej, what the fuck? A ja na miecze z nim walczę. Pobił go. Masz! A masz, kurwa! Za Eufemię! Za dzieciaki! Dwa razy mnie trzepnął. Za baldachim! Ja myślałem, że na pięści przestań, walczymy. Przestań do cholery, bo mnie zabijesz. Wybacz. Poniosło mnie. Wiesz, jak to jest. Ale już mi lepiej. No może nawet dobrze? Wyżyłem się trochę i... No wiesz, z drugiej strony, ale ochłonąłem. To... czego chcesz? Żebyś otworzył pewne drzwi. Tak, żeby nie dało się ich znów zamknąć. Rozumiem. A co jest po drugiej stronie? Nagroda. Do podziału. Dla każdego aż nadto. Gada trochę jak trolle, nie? Tydzień temu podobnym głosem. Posłałbym cię w diabły, ale teraz... Teraz nie mam nic do stracenia. Co mam zrobić? Idź do chaty zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Wtedy wszystkiego się dowiesz. Jasne? Jak słońce. Do zobaczenia. No normalnie jak troll gada. Identycznie. Dobra. To mamy w takim razie. Teraz musimy polecieć do Oxenfurtu. Kupił królowej cero. Upić strażników. Tylko czym my mamy? Czym? Chociaż z tego co wiem, tylko mamy jakieś 200 flaszek, może nawet więcej w plecaku.
To jest w ogóle prawdziwy człowiek w podróży. Tyle flaszek zabiera ze sobą, nie? Prawdziwy Polak w podróży. W sumie to jestem ciekawy. Masz akcję, to 500 golda musisz mu dać. Ale za co ja mam mu dać? Już mi wpierdzielił, już ten, już jest spokój. No kurde, no właśnie stanąłeś na środku, coś się jest za strażnik. Dobra. Posłuchajmy. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Czyli nie tu. Wiesz, co o was mówią? Chcesz sprawiedliwości, wynajmij Wiedźmina. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dyzercję. Żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Z tamtej strony trzeba obejść to, nie? Posłuchajmy. Borsoli to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maźle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Czyli nie też nie tu. Ale to trzeba ich po kolei podsłuchiwać. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobnie. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Okej. Okay. Co dla szanownego pana? Mam wszystko. Biało włosy, widziałeś już co mam na straganie? Środkiem na przeczyszczenie. No może i tak. Oni nie mieli być pijani? Czy mieliśmy im właśnie środek na przeczyszczenie dać? To jest ten nasz kucharz. Musi być ten kucharz. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. 500? Dobra, mamy kasę. Dobra. Masz. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mru. Rozumiemy się? Nie, okej. Idziemy do zielarza. Czy damy radę się tam przenieść znakiem drogowym? I wiecie co? A to zadanie z... Jak on się nazywał? Z Królem Nowigradu, jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Zapomniałem serio, jak się nazywa. W każdym bądź razie, żeby pogadać może z Talarem albo Dijkstrom. Radowid, no właśnie. Zadanie przecież na niego było. Już powinno być. To było fajne zadanko też.
No to mieliśmy czekać, aż coś tam się odblokuje, aż znajdziemy Ciri i tak dalej. A panienka jest może stanu wolnego? Bo ja od niedawna tak. Doprawdy? Niemożliwe. Kto by wypuścił taką partię z rąk? Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Kazimir wysadza drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Nawet jeśli... To mieszanka saletry, kordytu i piorunianu rtęci załatwi sprawę. Coś jeszcze? Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu, a drugi... Prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. No, ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? To mamy stawiać na swoim. Dobra, bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży. Każdy idzie po swoim. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Mam charakterystyczną gębę, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Ale dzień chyba był. Też zanim dojdą, może być i północ, nie? Kasyna? W czym? A, w GTA, dobra. Jak przez chwilę się zastanawiałem, what the fuck, dopiero gadaliście o World of Tanks. Kasyna w World of Tanks? Coś jest nie tak. Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. No dobra. 3, 2, 1. Się obrócił. Nie to, że jakiś patrol tam przechodził, tak po prostu się odwrócił, nie? No teraz. Czysto. Jedziesz. Nieźle.
wszystko. Znów wszystko obsrały. Co? Już ja wam pokażę. Kurwa, patrol! Mamy minutę. Ruchy! O kurde, całą trójkę naraz ma otrzymać? Ja pierdolę. Już lepiej było się wysadzić. To ładnie. A przebrali nas. Sami widzicie? Nikogo nie być! Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Mówisz, te długie uszy? No kurde, taka gibka, nie? Fajna. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Piły, mam. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Może jakieś afterparty byśmy sobie zrobili z nią? Okularki, mówisz? Do napadu pasują, nie? Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. A teraz maskę będziemy mieli. Nie ma okularków. Dobra. Widzicie, mamy przeszukiwać tutaj wszystko. Okej, coś tu jest. Ciekawego. Pożółkłe listy. Przewiązane sznurkiem. List miłosny. Chcę to przeczytać. Chwila, wystawiony, bla bla bla. A to co to jest? Wezwanie od księżnej Anny. Moja ukochana, nie poddawaj się do ślubu z Ofirczykiem jeszcze tydzień. Coś wymyśl. Co? Czekajcie. To jest list twój. O, to jest chyba list Olgierda do tej. To była prawdziwa miłość. No. Ofirczyku. Nie będę. No, chociaż mogliśmy sobie w sumie całe to przeczytać. Ale dobra, trudno. Śpieszymy się. Iris, no. Chyba był list Olgierda do Iris. Na razie czysto. Odpukać. Dobrze, ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Nie teraz. Musimy zejść do skarbca, jasne? No to chyba nic nie będzie na balkonie. No bo to było o tym, że do ślubu z Ofirczykiem jeszcze został jakiś czas i on coś wymyśli w tym czasie. Za to nie? Podnieśmy cenę Co? Co? Straż! Straż! No to kurwa klops. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Parili? Kuźwa średni ten twój informator. Moja stara pierze w rzece! No przecież kurde, to ja będę tym klepał ich godzinę. Panie! Machaj tym dechom tam. Dobra, trochę ich obiliśmy. Mogę ich igni walnąć? Kurde, dobra, zjaramy ich.
rakiety, tego. Okej. Faktycznie, ten gościu zabija ich. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! On się w skarbcu pewnie zamknie. No. No kurde, ja goniłem tego typa, oni nie mogli przypilnować? Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Geralt pójdzie do więzienia. Puść się broń! Nie macie szans! Może i tak. Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy. Raz. Dwa. Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli! Czart mają powiedzieć? Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. To powiedz mi żart, jakikolwiek. Byle śmieszny. Słucham? To nie są... Mam dla ciebie radę. Darmową. Za każdą następną zapłacisz cudzą krwią. Nie używaj nie, ale, ani może, kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który wziął zakładników. Rozumiesz? Janusz? Nie nazywam się. Janusz. Miałeś nie mówić nie! O, widzisz, ten już załapał. Jak będę chciał, żebyś był Januszem, to będziesz Januszem. Jasne? Tak, jasne. Świetnie. To opowiadaj ten żart, Janusz. I wierz mi, lepiej, żebym się roześmiał. No dawaj, Janusz. Mały elf mówi mamie, chce kupę. A ona na to... To ukryj sobie kawałek. A tak to tamten po cichu by pewnie otworzył, nie? Ten jak wypierdzielił. Aha. Czyli pewnie jakby miał tamtego, nie musiałbym teraz walczyć. Dawaj, siep go tam. Dobra, ładnie go tam z dechą chyba skroiliśmy. Pokażcie jaki... O, ładnie, no, troszkę go skroiliśmy. No kurde, zamknęli mnie. Panie, puszczaj mnie. Dobra, udało się. Ty, nie puścił tarczy. Zawsze puszczali tarczę. O kurde. Ale oni też mi obrażeń nie zadają w ogóle. Zobaczcie, wszystko na pokaz jest, nie? No właśnie, nie zadaję mi damage'a. To jest na pokaz wszystko. A bo ja ten pancerz może taki kozacki mam. Zobaczcie, można się dać im ciachać normalnie. No stop.
A jak to zamknięte? Zaraz. A, teraz otwarte. Nie ten wybuch, obeszłoby się bez walki. Gdyby nie ten wybuch, nie weszlibyśmy do skarbca. A gdzie Emily? Zwiała. Tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. Ej, ale my z Evelyn mieliśmy jeszcze na afterek pójść. Mam zerknąć w wipunek, mówisz? Nic nie mamy. No to same książki są. Okej, ale tu jest jakaś skrzynia, ale nic w niej nie ma. Książek tutaj nie zbieram. Wszystkie książki. O. Dzwonię do zapłaty. Co tutaj mamy? Spółka, coś tam. Synowie. Dzwonię do zapłaty 65 tysięcy nowigradzkich koron. W terminie do 2 tygodni, ale to kto? Instalacji drzwi w skarbcu. Aha. Za instalację tych drzwi w skarbcu. Też same książki. Okej. Bijamy. To niezły ekwipunek, nie? Ależ pięknie łupło. Trochę głośno, prawda? Bo musiałem dodać więcej piorunianu rtęci, ale... Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Dobra, wbijamy. Idę szukać tego, co ja chcę. Złoty naczynik. Okej. Alkohole. Okej. Te same obrazy były na aukcji. Ten szyjnik. Są jakieś skrzynie. Kurde, jak prawdziwy ten złodziej, nie? Dobra. Partyjka w Heroesy? O kurde. Łopanie. Heroesów to ja się aż tak też nie nadaję, bo są ludzie, którzy naprawdę masakrycznie w to grają, ale chociaż troszkę umiem w to grać. Ale to nie ma jak się w to zabrać. Trzeba było ściągać do multika, nie? Jakiegoś. No człowieku, turnieje są w Heroesy trójkę. Normalnie. Cały czas grają. Okej. Nie wiecie, z kim zadzieracie. Z kim? Przeciwnie, wiem aż za dobrze. I'm your father. Ewald. Witaj, braciszku. Kopę lat. No było, że jeden teraz tylko no, prowadzi, nie? Niech mnie dunder świśnie. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał. Wydziedziczy. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To się nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. O, mamy wybór.
A czemu jedynkę? Też mam HD, ale ja mam na Gogu. Heroesy. A czemu jedynkę? A może ktoś coś innego wywalał? No właśnie, możemy trójkę wziąć, żeby się nie mieszać. Nie chcę się mieszać w rodzinne sprawy. To trzeba było nie włamywać się do mojego skarbca. Za późno na neutralność. Stań po mojej stronie, to obsypię cię złotem. Stań przeciw mnie, to zostaniesz tu na zawsze. A, czyli nie da rady. Kurde. No wiecie co, Ja bym nie był za tym Horstem, no. Już bym wolał tego Ewalda. Bo ten Horst to frajer i on nas podkapuje do Redańczyków i tak. Przecież. No jak jedynka? Przecież ten Horst to jest jakiś leszczyk. Jak go i tak zabije? A to Ewalda i tak też zabije. Czy nie da rady wtedy? A mieliśmy nie zabijać. Jedynkę? No dobra, to jedziemy jedynkę. Z dwojga złego już wolę ciebie, Horst. Co? Jak możesz? Od początku mówiłem ci, że nie lubię, jak się mnie w coś wrabia. Trzeba było to potraktować poważnie. Ej, krasnolud stanął po jego stronie, ale mam moje miecze przynajmniej. Dawaj, krasnale. Jak się broni twarda. Kurde, całe kombo przyjął na siebie. Tamten krasnale sobie przeszedł obok normalnie. O, ale pięknie go rozwalił. Popatrz, nawet wspólnicy się od ciebie odwrócili. Ale nie ja. Jednak co brat, to brat. Jestem gotów ci wybaczyć. Tak? Doprawdy? Jedyne, co musisz zrobić, to uznać mnie za głowę rodu. Ukorzyć się. Może jak do tego poziomu, to i faktycznie najlepsze, ale w tu samo pewnie będzie lepsze, bo jest na wyższy poziom przecież wszystko tam. Gdybym cię nie znał, pewnie bym się nabrał, ale ja cię znam, Ewald. Jak zły szelong. Co, teraz jego mamy zabić? Umyć go i ubrać do pogrzebu. Tylko znajdźcie coś porządnego, żeby wstydu nie było. Nie widziałem tego zakończenia, szczerze mówiąc. Wreszcie. Nie lubię niedomkniętych spraw. W takim razie przejdźmy do kwestii nagrody. Tak jak mówiłem, możesz wziąć co chcesz. Tak jak mówiłem. No tak, Wiedźmin. Chcę domu Maksymiliana Borsodiego, cokolwiek to jest.
Nie rozumiesz? Tam są dokumenty, testament! To się nie może dostać w ręce Olgierda za żadną cenę! Za żadną? Jesteś pewien? Tak, Wiedźminie. Prędzej zginę, niż oddam ci te papiery. Czyli nie ma nawet wyjścia. Nic prostszego. Zaraz dołączysz do brata. Zabić Wiedźmina! Dobra, to lecimy. Ładne kombo dostał. Kurde, pół życia tylko. Łach. Chciałem w sumie sprawdzić, czy dostanę damage jeszcze. Czy tak jak wtedy nie. No, ej, tu jest coś nie tak. Nie mogę tam się dalej przesunąć. Ale dwóch przy... Ładnie pociąło, nie? A po co miałem nim konwersować? Zabić typa i tyle. Ty tego mi pokazujesz, że żyję, niby jeszcze. Czekajcie. Ciekawe pancerze. O kurde, fajne rzeczy tu są. To jest tajne przejście pewnie tam. Nic więcej nie widzę. O, jest tu trochę rzeczy, co? Śrubiny. Śmieci. Szafir. Czy tu coś jest? Dobra, załatwione. Coś tu jeszcze jest ciekawego? To same kosztowności tak naprawdę, ale weźmiemy. Jolka. I co, i ten miecz, co zebraliśmy, to był ten najlepszy? Jakaś kusza. O, tak brzmi. No ej, nie ma miecza tu. Tego, co mówiliście, że taki dobry. Może ten mam przy sobie. Nie ma w takim razie. Pancerz jest ciekawy, co znaleźliśmy. 35 poziom. No to po tym questie już może nam to da. Zużyjmy okularki. Znaczy wcale nie są takie dobre. To był ten, miecz zakonu płonącej róży pewnie. No jest taki trochę na moim poziomie, szczerze mówiąc, nie jest jakiś lepszy. No dobra, to wszystko chyba zebraliśmy już, nie? Nie wracać do Witoldowskiej? No ten z zakonu Północy Róży sobie założymy, jak się uda. Cholerne świeczki. A teraz jak to wygląda? Zaraza. Gdzie może być to ukryte przejście? O, od razu widać. O, no. Przez szmal w po mapie widać. Przejście. A, mam wracać do tej Witoldowskiej? No na razie jeszcze wrócimy, chyba że wbijemy 35, założymy ten Północy Róży. Co ja mam zrobić?
Co się stało? Ale właśnie nie słuchałem, co on mówił przez tą chwilę. Co powiedział Geralt? Że co mam zrobić? Coś znaleźć? W dźwignię? Czy nie? Co miecz? Ochrony Haleni. Ale to jest magiczne przejście? Czy to miało być chyba normalne? Zresztą to oko tak nie działa. I powinien sam w takim razie wyciągnąć to oko od razu. No, tego się nie wkłada do ekwipunku. Powinien to od razu wziąć. Co on powiedział? Bo nie słuchałem, kurde, czat to czytałem. Jak mam znak? Ale przecież nie ma tego miecza. A tu jest. Tu coś jest. Jest miecz, ale ten. Ale nie można go użyć. No nie ma tu żadnego miecza, przecież wszystko już przeszukałem. Gdzie pokasimy wszystkie te? Nie można nawet. Już wszystko to przeszukałem, nie ma nic. O, tu jest, dobra. Samo pole. Trzeba się stąd zmywać. Excalibur, dokładnie. O, fuck. Dobra, na szczęście nie było zbyt głęboko. Bez świadków musiał być, nie? Że Geralt się włamał. Trzeba było zabić wszystkich. Nie ominąłem, wszystko zebrałem. Zobaczymy ten miecz mi, może faktycznie to o to chodziło. To jest taki dobry. Tam też byłem. Ja całe pomieszczenie sprawdziłem. I to poprzednie, i to tutaj. Jakiś chacie zwykłej wyjdziemy.